Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną ciekawa szczotka, dokładnie Wikan. Spójrz, tam jest chyba 525052. Taki numer tej szczoty, tak wygląda. Jak widzisz, jest takim ciekawym przejściem. Słuchaj, kupiłem ją z tego względu, z myślą o felgach, gdzie mam wąskie szczeliny, w tigrze przede wszystkim. Są tam takie bardzo wąziuteńkie, powiedzmy na grubość 1,5 cm max. I myślałem, że ta szczotka pozwoli mi tam elegancko wejść i sobie poczyścić. Niestety nie. Nie. Tak naprawdę żałuję, że ją kupiłem. Wydałem prawie 30 zł i ona leży i się kurzy, bo nie mam dla niej zastosowania. To już lepsza jest Daytona, która wchodzi tam w tę szczelinę bez problemu. Pomimo, że zobacz, jest dużo grubsza. Włos zdecydowanie delikatniejszy, gęściejszy. Ta jest naprawdę w miarę sztywna, ale to jest nic, bo Wikan ma jeszcze jedną. Taki sam wzór, czyli przejścia, jest zielono-czerwona. Masakra, nie kupuj. Szczota, nie wiem, do mycia sedesów. To myślę, że te do sedesów są delikatniejsze. Masakra, naprawdę taka typowa szczota ryżowa do mycia podłogi. Obłęd. Tamtej to już w ogóle nie widzę zastosowania. Ona by była fajna, jakby miała tak naprawdę tutaj ten splot węższy, bo chcąc wjechać w szczeliny, tutaj to zagięcie, widzisz co jest, nie pozwala nam, o teraz dobrze widać, nie pozwala nam wejść właśnie w szczeliny. I przez to, że ona jest tutaj twarda, zbita, robi się gruba, a wrażeniem jest takie przy tej szczotce, że ona jest do drobnych szczelin. No niestety nie. Więc zanim kupisz tę szczotę, przemyśl sprawę. Naprawdę przemyśl sprawę. Lepiej już zainwestować w tę, dołożyć drugie tyle i każdą najdrobniejszą szczelinkę tak naprawdę w nią się wbijam. Zobacz, jak wyglądało mycie i jak poprawiłem później tą szczotą. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!